Co czyni człowiek pełen bojaźni Bożej? Czytamy u Ewagriusza w sentencji. Kto jest pełen bojaźni Bożej, czyni wszystko przez wzgląd na Boga. Warto się przejrzeć w tym zdaniu jak w lustrze. Czy jestem pełen bojaźni Bożej, czyli tej miłości, tej obawy, że miłość, tak jak już kiedyś mówiłem, zostanie przez nas zraniona. Jeżeli jestem pełen miłości, pełen bojaźni Bożej, czynię wszystko przez wzgląd na Boga. Cały czas myśląc o Bogu. Myśl pierwsza mi biegnie w stronę małżeństwa. Czy gdy jestem pełen miłości do żony, do męża, to czynię wszystko przez wzgląd na męża właśnie, czy na żonę. Tym bardziej jest to prawda o miłości wobec Boga, miłości, którą nazywamy Bożą bojaźnią. Przejrzyjmy się w lustrze tego słowa.